Okej, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku straszymy Werkę i przyszedłem do baru, dlatego, że właśnie tutaj jest wszystko fajnie wygłuszone i nikt mnie nie usłyszy z domowników ekipy, szczególnie Vera, więc na tym filmie będziemy ją straszyli. Przez 24 godziny będę to robił, więc pomysł się narodził stąd, że pewnego dnia schowałem się po prostu za winklem w domu ekipy, nie nagrywałem wtedy, no i wystraszyłem Werę. Spodobało mi się to tak bardzo, bo Vera po prostu tak się wystraszyła, po prostu zrobiła taką minę, taką reakcję, że ja mówię, no nie, to jest zbyt piękne. Robię odcinek, robię film, gdzie straszyłem przez 24 godziny i to właśnie na tym filmie zrobię dzisiaj. Oprócz tego, jeśli pod tym odcinkiem, słuchajcie, uda wam się wbić 80 tysięcy łap w górę, no to zrobię to samo, tylko w przypadku całej ekipy, wszystkich domowników, więc zostawiajcie łapy w górę, 80 tysięcy i straszę wszystkich domowników, a dzisiaj będzie to Vera. Ja już mam pewien plan, bo ona zaraz wychodzi, zaraz jedzie na uczelnię i jej coś już zrobimy fajnego pierwszego. Pierwszy raz ją wystraszę, a wy subskrybujcie kanał, kto jest nowy, klikajcie w czerwonym przycisk do subskrypcji i bądźcie na bieżąco, żeby nie ominąć kolejnych materiałów, szczególnie tego, jak będę straszył całą ekipę, więc to warto zrobić. Dobra. Chodźmy na górę, ja montuję film właśnie i Vera pewnie będzie chciała przyjść do mnie, żeby się ze mną pożegnać. No i wtedy będzie można ją wystraszyć po raz pierwszy, także let's go. Dobra, dobra, Vera zaraz będzie wychodziła, więc pewnie tu przyjdzie się pożegnać, idę się schować. Buty są za głośno, zostawię, więc... Nienawidzę cię. Ja to nauczyłem. A właśnie przed chwilą nagrałem. Okej, Vera, słyszę, że coś tam się ubiera, zbiera się, pewnie zaraz będzie jechała na uczelnię i będę mogła ją wystraszyć. Bardzo ale ty zrobisz taką super reakcję, jak się wystraszę. To jest po prostu najpiękniejszy na świecie. Jezus, piękna sprawa. Vera właśnie wróciła ze szkoły i poszła do łazienki, się kąpie, więc druga akcja, let's go. Ale mniej się wystraszyłaś niż rano. Oh no. Chyba się nie spodobało, Werce, zobaczcie. Mam tego dość. Ale dopiero dwa razy się wystraszyłem. Przy kamerze. Dwa no. razy. No ale dzisiaj cię nie straszyłem bez kamery. Oh no. Kobieta jest zła. No, powiedz coś. Mówię coś. Dobra, jakoś łapię. Jedłoś. Ale Vera ma zawsze taką śmieszną minę. Dobra, czemu? Dobra, kamerę postawiasz. A ty Kuba, chcę zrobić mi ten dźwięku? Co to było? Ty wiem, że krzyło nie za swoimi nogami. A ja się jeszcze nie widać. Pan Werku za nogami, wiesz, obok. A. Dopiero jak ją wystraszyłeś, to się przesunęła. O ty skubajcie, ja się nic nie szczaiłam. Vera zaraz będzie tutaj szła. Patrzcie to. Skąd wiedziałaś? Bo jak byłam na dole, to się Krystal tak płacił. To... No i wszystko popsujecie, no! Krzychu, już dwa pranki popsułeś! Jezu, no, Krzychu! Jak tu straszyć swoją dziewczynę? Wszystko Krzychu psuje, wszystko psuje. A więc, moi drodzy, dzień drugi straszenia mojej dziewczyny. Vera właśnie jest w kuchni, robi sobie śniadanko. Ja wstałem tuż przed nią i przygotowałem kamerę i teraz szedłem na dół tą kamerę wziąć i niestety mnie widziała, więc na pewno się spodziewa, że będę chciał ją wystraszyć, więc na razie odpuszczam, idę się wykąpać i później zobaczymy. I w sumie mam pewien pomysł jeszcze, spróbujemy go zrealizować. Thank you.
Słuchajcie, ta akcja ze schodami nie wyszła. Ja teraz jestem w łazience, tam jest dalej prysznic włączony. A widziałem, że Vera idzie i bym mógł to zrobić, tyle że miała w ręce gorącą herbatę. I bałem się, że na siebie wyleje i wtedy byłoby już nieciekawie. A nie chcemy tutaj żadnych, wiecie, strat, żeby nikt nie został poszkodowany, tylko chcemy postraszyć moją dziewczynę. Więc dlatego tego nie zrobiłem na schodach. Ale prysznic miał być pod puchą. I stwierdziłem, wykąpię się, to zrobiłem jak widać. I Vera często wchodzi do mnie do łazienki. Spróbuję na nią poczekać, być może zaraz tu przyjdzie, a ja będę stał za drzwiami i ją wystraszę. No a prysznic zostawiam, żeby myślała, że się tak długo kąpię i w końcu przyszła zajrzeć co ze mną, nie? Co ja się tak długo kąpię. Otworzyłem szafkę, żeby nie odbijał się tam moje odbicie. Jest tu strasznie gorąco, strasznie. A ja się zadziwiłam, czemu ty się tyle kąpiesz. Kurczę, to jest za wcześnie troszkę. No nic. Ty co, czekałeś na mnie? No. A ja się martwię, co on się tyle kąpie. 15 minut siedziałeś pod tym prysznicem. Czy coś ci się stało, czy co? Serio? Dobra, udało się. Idę po gadki jakieś, nie mam gadek. Oh no. Ja, ale się naczekałem, źle czekałem. Ja się serio przestraszałam, że coś ci się stało. Taki miał być właśnie plan, że w końcu to przyniesie i kiedyś coś tak długo kąpie. To był podstęp. Dobra, teraz Werka poszła do łazienki i zrobię jej niemiłą niespodziankę. Kocham cię. A w ogóle nie czekałem prawie nic, bo usłyszałem tylko, że wychodzisz i mówię, dobra, to lecę. Ojejku. Vera mnie po tym filmie zamorduje. Ona się jest taka zła za każdym razem bardziej. To będzie ciężki dzień po tym filmie. Ja chyba zaczynam, ja już się bać coraz bardziej z każdym tym straszeniem. Vera stąd poszła. Chyba jej się to wystraszenie nie spodobało. Chyba już coraz bardziej, coraz mniej już się te wystraszenia jej podobają. Chyba już zaczyna być tak na serio zła. No nic, zobaczymy. Spróbuję jeszcze może raz, ale tak później, później. No i chyba tyle, bo mnie Vera zabije zaraz. Przepraszam cię, kobita, kocham cię. Taki odcinek. No, proszę nie! Ale skończył mi się czas, to już było ostatnie przestraszenie cię. Także, no koniec, 24 godziny się straszyłem. No. Zostawiajcie łapy w górę, jak chcecie, żebym wystraszył ekipę. Wtedy też zrobię odcinek, gdzie będę ich straszył przez całe 24 godziny. Dzisiaj Vera i wczoraj była po prostu męczona przeze mnie. W każdym razie, jeśli chcecie odcinek, gdzie straszę ekipę, tak jak mówię, zostawiajcie łapy w górę, jakoś 70 tysięcy i to zrobimy. No i kto jest nowy, subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji i bądźcie na bieżąco, to będzie więcej odcinków ze straszenia. Ten był fajny, Vera już w połowie była na mnie zła, no bo rano już była wkurzona, bardzo. Dobra, do jutrzejszego odcinka, trzymajcie się, siema!